Nazywam się Tadeusz Tymowicz. Mam 70 lat, jestem kowalem. Kowalstwo jest w moim życiu od urodzenia, ponieważ mój dziadek i tata byli kowalami. Po szkole podstawowej, pod okiem ojca, przyuczałem się do tego zawodu. Zdarzało się, że uciekałem z lekcji, żeby mu pomagać. Tak było. No. Po 3 latach zdałem egzamin czeladniczy. Od tego czasu samodzielnie podkuwałem konie podkowami, które sam robiłem. W kuźni wykonywaliśmy wszystkie narzędzia i sprzęt, które były potrzebne w gospodarstwie rolnym. Z biegiem lat kowalstwo wyparło nowoczesność. Teraz jestem na emeryturze i nadal w moim żyłach płynie krew kowala. Chcąc uratować od zapomnienia ten ginący fach, postawiłem ze starych beli kuźnię. Zgromadziłem w niej narzędzia i sprzęt używany przed laty w kuźni i gospodarstwie domowym. Każdy może odwiedzić to miejsce, a ja chętnie pokażę i opowiem, do czego to wszystko służyło. Mam na imię Łukasz. Mój dziadek całe swoje życie ciężko pracował w kuźni przy rozgrzanym koksie i głośnym kowadle. Podziwiam go, ponieważ jest bardzo dobry w tym, co robi. To, co kiedyś było ciężką pracą, teraz przerodziło się w pasję. Dzięki niej powstał skansen. Dziadek ma niesamowitą rękę i oko do kowalstwa artystycznego. Sam od A do Z zbudował kilka bryczek konnych, armatę i lampy, a wszystko to z ręcznie kutymi detalami. Dzisiaj wykonuje lekkie prace kowalskie. Każdy w okolicy wie, że może liczyć na jego pomoc. Jest lubianym i szanowanym fachowcem. Dziadek stara się wpoić mi jak najwięcej wiedzy i umiejętności. Chociaż wiem, że nigdy mu nie dorównam, to nauka idzie mi łatwo, bo mam kowalstwo we krwi. Mój drugi dziadek też był kowalem, z dziada pradziada, ale nie zdążyłem go poznać. Czy warto byłoby zachować ten relikt dawnego świata, w którym liczyła się przede wszystkim jakość wykonania, a nie tylko szybkość czy taniość usługi?